Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku kolejny etap naprawy Lenovo G570. On był chyba wstawiony jako poprzedni filmik. Dzisiaj otrzymałem już obudowę. Nowy spód. Zero uszczerbków. Tak więc element w super stanie. W sumie nowy, więc czemu miałby taki nie być? I to tyle. W filmiku chyba skupię się głównie na przełożeniu tych gratów do nowej obudowy, bo reszta chyba jest zbędna tak naprawdę. Ja postaram się to zrobić tak, aby nic nie rozłączać. Czyli konektor od napędu zostaje podłączony do płyty, no wszystko tak. Porty, nie porty. Zobaczymy. W tle leci film Służby Specjalne, tak więc możecie słyszeć delikatny harmider. I coś mi tam Gizmo zaczyna szaleć w klatce. Gizmo to moja jaszczurka Agama Brodata. Mój wierny pomocnik serwisu. Nie wiem czemu akurat tak mnie naszło, żeby to sobie przełożyć bez wypinania tasiemek, no ale cóż, bawmy się naszą pracą. Akurat dzisiaj jestem bardzo mocno naciskany przez czas, gdyż za wami, to znaczy za aparatem, robi się jeden Dell Optiplex. O, właśnie się zainstalował, czyli ja go teraz wyłączę. Chodź, teraz wystarczy. Tam, nie wiem czy wy to widzicie, o tam, archiwizują się dane z Lenovo, wziętego z pewnego hotelu. Też robota musi być zrobiona na gwałt, czyli na jutro, gdyż jutro wyjeżdżam. I tak mi się nazbierało tego wszystkiego i dzisiaj muszę ryć jak dziki. No oczywiście jeszcze na trzecią rano idę do pracy. Kochane takie zmiany mam, ale no cóż. Coś nas tutaj trzyma, nie wiem czy to nie będzie karta Wi-Fi. Chyba tak. Graty wyjęte. Stara obudowa z uszkodzonymi mocowaniami. O, tu widzicie już teraz. Idzie na szrot. Gdyż naprawa tego względem nowej obudowy była według mnie nieopłacalna. Tak, za obudowę wyszło dla klienta 85 zł. Jakoś tak. Tam nie pamiętam teraz dokładnie. Jest to nowy produkt, dający jakąś tam pewność, tak?
że podziała. A nie znowu, że te zawiasy się wyłamią, bo no, komputer jest po to, żeby z niego korzystać, tak? Nie ukrywajmy tego. Hops. No, tutaj ważne, żeby trafić przełącznikiem w ten pypek w obudowie, gdyż jeżeli tego nie zrobicie, to nie będziecie mogli włączać i wyłączać. To jest bodajże włącznik od Wi-Fi. Teraz pomału, bez jakiegoś tam pośpiechu, żeby nic nie przeoczyć. Wpinacie wszystko tak, jak było. Dobra. Pomału przykręcamy. Prawie na tyle. Po takiej przekładce, kiedy przekładacie wszystko na raz, posprawdzajcie tasiemki, czy wam nie powychodziły i tak dalej, czy się nie poprzekrzywiały, bo wtedy też niekoniecznie będą działały. Coś było. Na razie wyjmę. Zostały mi dwie śrubki. Jak zwykle. Zawsze coś zostaje. I teraz się zastanawiam, gdzie... dobra, jedna od Wi-Fi. Jedna jest od Wi-Fi, a druga na razie nie pamiętam, więc na razie przykręcę Wi-Fi.
Dobra, jeżeli mam akurat laptopa odwróconego, zmyję starą pastę termo. Z radiatora już zdjąłem starą pastę. Akurat poza filmikiem, tak? Bo... No bo jakoś tak. Dobra, gotowe. Jeszcze tu. No i dobra. Jeszcze szybko się rozejrzę za tą jedną śrubką. I mogę się tak rozglądać aż do jutra. No dobra, jedna śrubka zostanie na szczęście. Bo jak nic nie zostaje, to komputer się rozwala. Coś mi tak mówi. No i tyle, okej. Widzieliście przełożenie płyty z kadłubka do kadłubka, oglądając dwa filmy, jeden po drugim. Zobaczycie, jak to zrobić od dechy do dechy. Po drodze tam usłyszycie kilka... Znalazłem. Ha. Dobra. Po drodze, oglądając oba filmiki, dowiecie się jeszcze kilku innych szczegółów na temat serwisu tego laptopa i jego budowy. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Jeżeli filmik się podobał, po raz kolejny zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, jak i udzielania się na jego forum. Dzięki i do następnego.